Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, będąc po służbie, zatrzymał złodzieja, który w biały dzień usiłował wynieść ze sklepu warty ponad 300 zł alkohol. Kolejna inwestycja w ramach leszczyńskiego budżetu obywatelskiego 2022 gotowa. Tym razem na Zatorzu, na osiedlach Rejtana i Zamenhofa, prace jeszcze trwają. Rozstrzygnięto drugą edycję organizowanego przez posła Grzegorza Rusieckiego konkursu Powstanie Wielkopolskie. Historia mojej rodziny, historia mojej miejscowości. Od stycznia wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS. Do tej pory jednak nie wszyscy wywiązali się z tego obowiązku. ZUS sukcesywnie będzie zakładał im profil na PUE. Jednak by mogli z niego skorzystać, będą musieli odebrać od ZUS hasło i login. Świąteczne karaoke i wykład to propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na najbliższe dni. Szukasz pomysłu na nudę w czasie ferii? Z propozycją warsztatów dla dzieci przychodzi Muzeum Okręgowe w Lesznie. Mieszkańców gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego od nowego roku czekają zmiany związane z segregacją odpadów. Zmiany są dwie. Pierwsza dotyczy szkła, druga nowej frakcji popiołu.